architekturą współczesną, dwudziestowieczną i Żoliborzem, czyli naszą dzielnicą, która nas przyjmuje w murach szkoły, bo przecież na terenie Żoliborza nasze liceum się znajduje. Wśród was jest sporo osób, które prowadzą, znaczy my również z Żoliborzem są związani mieszkając tutaj, ale nie wszyscy, jak wiem. Spora grupa uczniów dojeżdża do naszej szkoły z różnych miejsc w Warszawie i nie tylko, więc stąd problem, że ten Żoliborz nie wszystkim jawi się jako takie miejsce rodzinne. Ja też zresztą jestem spoza Żoliborza i zresztą nigdy na Żoliborzu nie mieszkałem, tylko od już 18 lat tutaj pracuję i uczę. A no, dzieciństwo spędziłem w Śródmieściu, a obecnie dorosłe moje życie upływa mi na Woli. Także te dzielnice są mi bliższe. Ale oczywiście Żoliborz znam, kocham, lubię, doceniam także pod względem właśnie przestrzennym jako miejsce w Warszawie wyjątkowe. No, zdecydowanie moja obecna dzielnica Wola ma sporo do pozazdroszczenia Żoliborzowi. I pewnie już pewnych rzeczy się nie da nadrobić, no bo jednak historycznie Żoliborz kształtowany był wyjątkowo pięknie w okresie międzywojennym, a Wola była dzielnicą robotniczą, fabryczną, więc siłą rzeczy no nie mogła mieć takiego charakteru jak Żoliborz. Sady żoliborskie to dzisiaj dla nas miejsce wyprawy, poznamy je. Za chwilkę pokażę wam, tak jak wcześniej, z Kubusiem Puchatkiem i osiedlem, którym wiązało się moje dzieciństwo, filmik, który obejrzymy, a potem będziemy go sobie komentowali. Kasiu, czy miałabyś ochotę jeszcze coś włączyć i coś tutaj wstępu dopowiedzieć? Znaczy, myślę, że chyba niekoniecznie. Może zostawmy sobie dyskusję na ten czas, kiedy obejrzymy sobie filmik i wtedy też może będą jakieś pytania i spróbujemy sobie odpowiedzieć na nie i porozmawiać o tym. Ja myślę, że to, co jest znaczące i co też w tym filmiku jest podkreślone, to to, że będziemy rozmawiać o idei w ogóle w otwartości tego, co jest otwarte i to, co jest zamknięte w architekturze i w mieście i urbanistyce miasta i czy te miasta powinny się otwierać, zamykać, co to znaczy przestrzeń publiczna, co to znaczy przestrzeń prywatna i jak to jest związane z kształtowaniem, prawda, naszych przestrzeni, w których mieszkamy na co dzień, czyli zazwyczaj są to po prostu osiedla mieszkaniowe i jak te osiedla powinny funkcjonować, czy zapraszać do siebie, do środka, czy powinniśmy się ogradzać i jednak nie dopuszczać z zewnątrz żadnych gości, żadnych innych mieszkańców miasta do tych naszych prywatnych przestrzeni. Więc myślę, że to jest ten wątek, który pojawi się tutaj na Sadach Żoliborskich, ale on jest taki aktualny nie tylko dla całej Warszawy, dla całych przestrzeni w Polsce, ale i chyba w Europie, bo to jest taki znaczący temat teraz w kształtowaniu urbanistyki miast. Ja bym jeszcze dodał oczywiście, że jest jeszcze jeden aspekt, który z tym sadami, osiedlem się łączy i to chciałbym wprowadzić, zapowiadając, że nie byłbym sobą, gdybym nie dołożył tak zwanego bonusa. Tak jak przy nagraniu z osiedlem Kubusia Puchatka mam też już przygotowaną, podpiętą krótką prezentację i mogę wprowadzić tu jeszcze jeden ciekawy jakby motyw, wątek, który siłą rzeczy no, nieuchronnie z tym osiedlem się wiąże. Więc jeżeli zgodzisz się, to też bym i to wsadził potem pod dyskusję nam, czy właśnie jako przedmiot do namysłu, zastanowienia się. No ale zacznijmy od filmu. No więc może jeszcze też tylko powiem, że żebyśmy pamiętali, że przenosimy się w tak zwane słodkie lata 60., które tutaj przeniosą nas na Żoliborz lat 60. i że w sumie to też jest istotne, że w tamtych latach to wszystko powstawało, co będziemy oglądać, to właśnie osiedle, jak mówiłam, te problemy, które pojawiły się wówczas, one są bardzo aktualne też dzisiaj, więc do lat 60. się przenosimy.
No właśnie, dla nich to jest, wiesz, czasy mniej więcej, kiedy biegały dinozaury. Dla mnie to szkoła podstawowa akurat. Ale cóż, odpalam, już jest. Mam nadzieję, że wszyscy dobrze widzą. Na ekranie pojawił się już film. Zgadza się, tak? Tak. Dobra, to uruchamiam. Zapraszamy na filmowe lekcje o architekturze. Kształtowanie przestrzeni online. Osiedle Sady Żoliborskie powstało w latach 60. jako autorski eksperyment ideowo-architektoniczny. Projektantka Halina Skibniewska zastosowała w osiedlu Sady Żoliborskie ideę osiedla otwartego, czyli ideę architektury i urbanistyki ściśle powiązanej z procesami społecznymi zachodzącymi w życiu mieszkańców. Idea ta dotyczyła zarówno urbanistyki, architektury i architektury wnętrz mieszkań. Założeniem architektki było to, że mieszkańcy domagają się urbanistyki mniej teoretycznej, ale bardziej ludzkiej i uczestniczenia w decyzjach o własnym losie. Architektka Halina Skibniewska zrealizowała koncepcję dzieła otwartego, nawiązując do teorii Umberto Eco, według której układ bodźców w dziele sprawia, że odbiorca zmuszony jest wciąż na nowo je odczytywać, a każde z tych potencjalnych odczytań będzie inne, choć zamknięte w pewnym narzuconym przez autora szablonie, jakim jest samo dzieło. Jak idea dzieła otwartego w architekturze wygląda w praktyce? Oto przykład Sadów Żoliborskich. Osiedle Sady nie jest zamknięte. Można przez nie swobodnie przejść na drugą stronę. Jednak cały obszar osiedla wydzielony został od przestrzeni zewnętrznej murkami. Niskie murki definiują przestrzeń osiedla, wydzielając strefę prywatną osiedla od strefy publicznej. W ten sposób, choć osiedle nie jest zamknięte płotem, to wyraźnie czujemy, że znajdujemy się na terenie należącym do mieszkańców. Podobnie jest z zielenią. Projekt zieleni opracowany przez architektkę zieleni Alinę Scholz jest ściśle powiązany z projektem mieszkalnym. W osiedlu Sady Żoliborskie stosunek zabudowy w stosunku do terenów zielonych to 40 do 60%. Działka pod nowe osiedle, zlokalizowana w północno-zachodniej części Żoliborza, była terenem po dawnych sadach owocowych, od których projekt wziął swoją nazwę. Koncepcja Sadów Żoliborskich opisywana była później przez Skibniewską równaniem sady równa się sady. Działa tu zasada psychologii architektury, głosząca, że nazwa części miasta jest wówczas rozpoznawalna przez mieszkańców, jeśli pokrywa się ze swoim znaczeniem. Nazwa Sady Żoliborskie współgrała z rzeczywistym klimatem niskiej zabudowy ukrytej w zieleni. Zieleń osiedla wraz z charakterystycznymi drzewami owocowymi jest znakiem rozpoznawalnym w przestrzeni Żoliborza i całej Warszawy. Projektantka mówiła, że jeśli na osiedlu jednocześnie sadzimy dom i sadzimy drzewo, to mieszkaniec musi czekać na drzewo 25 do 30 lat. Wiem, że muszę zachować wszystko, co rośnie, bo to mi pozwoli stworzyć szybciej prawdziwe środowisko. Znana jest wśród mieszkańców historia z budowy osiedla. Kiedy wszystko było już gotowe, projekt rozrysowany, już mieli wchodzić robotnicy,
A tu się okazuje, że morwy trzeba wyciąć, bo stoją w miejscu, w którym miały być schodki prowadzące do budynków. Skibniewska dowiedziała się podobno w ostatniej chwili. Wzięła rysunki, siedziała kilka nocy. Poprawiła. Przesunęła schodki w taki sposób, że morwy zostały. Potem w czasie robót przyjeżdżała na budowę i mówiła: panowie, tylko tutaj ostrożnie, żeby mi się te morwy nie pomarnowały. I tak morwy stoją do dziś. Mieszkała pani na Sadach jako dziecko. Przez 60 lat sady zmieniły się? Zmieniły się. To jest osiedle żywe i się zmienia. Chociaż same budynki, tak jak patrzymy na nie, wyglądają jak na fotografiach z lat 60. Natomiast przestrzeń się zmieniła. Sady, przestrzeń trójdzielna, czyli trzy podwórka. Każde podwórko jeszcze podzielone na trzy części. I te części wyznaczały piaskownice. I tutaj mamy piaskownicę, jedną z nich. Czyli to jest jakby relikt jeszcze. Tak, to jest piaskownica, te pierścienie. Do piaskownicy, na stronę piaskownicy otwierały się klatki. Czyli mamy jedno wejście, drugie, trzecie. Przy każdej piaskownicy był murek. Tu była ławka. Co to takiego jest? Co za nami jest? Co to za ściana? To jest murek. Tej wielkości murek, tu była ławka przy każdej piaskownicy. I w środkowych częściach podwórka były jeszcze po dwa murki. Dzisiaj już nie ma. To jest jedyne, co zostało. A do czego służył ten murek? Do czego? On flankował pewną część i wydzielał. Jednocześnie był ławką, gdzie matka mogła siedzieć i obserwować, jak się bawi dziecko. Mhm. Przy każdej piaskownicy był murek. Wszystkie murki były tak jak ten, orientowane na południe. Ja widziałam na zdjęciach też, że dzieci rysują na tych murkach. Tak. Na murki, te takie murki do rysowania znajdowały się w środkowej części, taki wspólny plac zabaw był. One jednocześnie były jakby bramkami, a z drugiej strony były pomalowane na czarno i można było na nich rysować. Jednocześnie, czym było dla dziecka? Można było od nich odbijać piłkę, wokół nich się ganiać. Te murki też jakby wyznaczały pewną przestrzeń. Założenie urbanistyczne sadów żoliborskich skomponowane jest z powtarzalnych, niskich, trzy- i pięciokondygnacyjnych budynków. Uwagę zwraca specyficzny układ. Rozrzucone wśród zieleni, na pozór w sposób nieuporządkowany, tworzą między sobą mniejsze, kameralne przestrzenie. Te swego rodzaju dziedzińce, zwane przez architektkę dziedzińcami, gdyż zostały przeznaczone na miejsce zabaw dla dzieci. Wnętrza dziedzińców zostały wyposażone w charakterystyczną, zaprojektowaną specjalnie na potrzeby osiedla, małą architekturę. A gdzie bawiły się dzieci na sadach? Jak wyglądały przestrzenie dla dzieci? Dzieci bawiły się na częściach wspólnych. W każdym środku, na trzech podwórkach, w każdej części centralnej był plac zabaw. Tu, gdzie jesteśmy, to jest plac zabaw. Tu stał murek, z tyłu czarny do rysowania. Z drugiej strony drugi murek, dawało to w środku takie małe boisko. Drabinki, ławeczki, karuzela i murek, który flankował tą przestrzeń. To było wspólne. Tu były place zabaw. Takich placów zabaw były trzy podwórka. Moment, w którym Skibniewska przystąpiła do projektowania sadów żoliborskich, to czas, kiedy w architekturze postępowały prace nad technologiami spod znaku fabryk domów, które wkrótce miały całkowicie zmienić i ujednolicić oblicze architektury. Halinie Skibniewskiej przy projekcie sadów żoliborskich udało się zachować wysoki poziom i indywidualne rozwiązania projektowe. Czyli jesteśmy w miejscu, gdzie stała zabawka nie, dla dzieci? Nie zabawka. To był prawdziwy samolot, srebrny MiG, do którego wiodła drabinka. Można było wejść do środka i buszować w środku. Prawdziwy samolot? Prawdziwy samolot, tutaj stał. Nie stał długo, ale był. I w pamięci, no bo to było coś wyjątkowego. W pamięci został. Dlaczego zniknął? Nie wiadomo. Ale tutaj stał samolot.
Ograniczona wielkość mieszkań na sadach została zrównoważona przez inne wartości. Model mieszkania, opublikowany w czasopiśmie Polska, przedstawia kombinację różnego rodzaju ustawienia ścianek działowych, których rolę pełnią specjalnie skonstruowane moduły, będące jednocześnie meblami. Cała kombinacja różnych rozwiązań dokonuje się jednak w otwartej przestrzeni, której równie dobrze można by używać bez żadnych podziałów. Założenia dla osiedla sady wyrażały sformułowane przez autorkę teoretyczne modele mieszkań zmiennych dla rodzin rozwojowych oraz system mebli dla mieszkań zmiennych nazywanych meblami paczkowymi. Mieszkać na sadach było w latach 60. modą. Jeden z budynków został nawet nagrodzony tytułem Mistera Roku. Mieszkańcy z dumą mówili o swoim osiedlu. A jak jest dzisiaj? Czy osiedle bardzo zmieniło się przez ostatnie 60 lat? Architektka osiedla Halina Skibniewska uważała, że architektura powinna zmieniać się, dostosowywać się do potrzeb mieszkańca osiedla. Jak widzimy, przez ostatnie 60 lat to osiedle zmienia się, zmieniło się. Właściwie te zmiany są bardzo zauważalne. Jak pani sądzi, czy jak pani pamięta, czy te zmiany idą w dobrym kierunku, czy właściwie może powinno to wyglądać inaczej? Znaczy ja powiem tak. Myśmy byli dumni z tego, że mieszkamy na sadzie. To, że jest to projekt autorski, projekt, który ma nazwisko. Rzadko kiedy ktoś mógł powiedzieć, kto projektował jego osiedle. Kiedy było docieplenie budynków, na przykład walczyliśmy, żeby balkony były odtworzone, jeżeli chodzi o podmalówkę pod spodem. Pojedyncze zostały podmalowane. Kiedy były robione remonty klatek bez naszej wiedzy, gdzie całą kolorystykę zaprojektowaną przez Halinę Skibniewską po prostu uduszono szarą farbą, walczyliśmy o tworzenie kolorów drzwi, bo uważaliśmy, że to jest rzecz wyjątkowa. W każdym innym budynku, w innych osiedlach drzwi były sztampowe. Tu były zaprojektowane konkretne kolory do konkretnych drzwi i nam to zabrano poprzez jakiś tam remont. Myśmy o to walczyli. I tak z czasem coraz więcej rzeczy znikało. No i widzę, że znika. Zniknęły murki. Zniknęły naturalne fugi, które były w oknach. No to jest zrozumiałe, bo nikt w plastikowych oknach już tego nie będzie odtwarzać. Zniknęły ceglane wnętrza. One zostały odtworzone, ale to już jest tylko taka atrapa tynkowa. I to też nie z taką kolorystyką jak było, bo to były białe cegły z ciemnymi fugami. Perłowe klatki, ciemno popielate i słoneczno-żółte drzwi. Jedyne co zostało na klatkach, to co widziałam, to czerwone poręcze przy schodach. Szkoda, bo to było zupełnie coś wyjątkowego. To można odtworzyć, to można wszystko jeszcze uratować. Tą oryginalność, coś co jest wyjątkowe. To część filmu, która poświęcona została prezentacji przestrzeni, jaką jest w mieście osiedle. Osiedle w dzielnicy Żoliborz, czyli Sady Żoliborskie. Teraz kolejna część, już finalna tego filmiku, zawiera zagadnienia, pytania, na które będziemy próbowali sobie odpowiedzieć. Już nam się zaczynają te pytania pojawiać. Osiedle otwarte, co to znaczy? Przestrzeń publiczna, a przestrzeń prywatna w mieście? Miasta i wioski składają się nie tylko z budynków, ale również z przestrzeni między nimi. Ulic, placów, parków, stawów, parkingów, ogrodów, podwórek. A zatem występują tutaj tereny publiczne i prywatne, ulice i place, parking i inne tereny, mała architektura i kształtowanie terenów zielonych.
Czym jest przestrzeń publiczna? Może wspólnie znajdziemy odpowiedzi na te pytania. Czy przestrzeń publiczna jest zawsze na zewnątrz budynków? Czy jest własnością mieszkańców lokalnych, czy też władz samorządowych albo państwowych? Czy jest to miejsce, w którym każdy może przebywać? Czy każdy przechodzień może widzieć, co robisz w przestrzeni publicznej? Czy wstęp do przestrzeni publicznej jest płatny? Czy można zostać wyproszonym z przestrzeni publicznej? To jest zestaw pytań, które tworzą jak gdyby pierwszy zespół dotyczących właśnie, czym jest przestrzeń publiczna. Teraz bym prosił, żebyście włączyli mikrofony i włączyli się też do naszej wspólnej tutaj, wspólnego działania i spróbowali właśnie poszukać odpowiedzi na tak właśnie sformułowane pytania. Zapraszam zatem osoby zainteresowane, żeby się właśnie spróbowały wypowiedzieć. Czym jest przestrzeń publiczna? Czy może znajdziemy odpowiedź na to pytanie, czy przestrzeń publiczna jest zawsze zewnątrz budynków? Spróbujmy na to odpowiedzieć. Jak sądzicie? No nie. To znaczy, rozwijmy. Na przykład sklepy też są przestrzenią publiczną. No właśnie. A są, prawda, w budynkach. Zgadza się. Czyli nie zawsze przestrzeń publiczna jest zawsze na zewnątrz budynku, bo może być na przykład w nich samych, prawda, jeżeli jest ogólnodostępna i mogą z niej korzystać nie tylko mieszkańcy domu, ale także inni, którzy korzystają. Czy jest własnością mieszkańców lokalnych, władz samorządowych albo państwowych? Spróbujmy to ustalić. Jak sądzicie? Lokalnych władz chyba. No a może tak spróbujemy tutaj wrócić do tego filmiku, czyli do osiedla mieszkaniowego. Czy takie osiedle mieszkaniowe jest przestrzenią publiczną i czy każdy może na osiedlu mieszkaniowym przebywać? Nawet te osoby, które nie są mieszkańcami tego osiedla. Czasami są osiedla zamknięte i wtedy chyba nie mogą być. No to po prostu zależy od osiedla. No. Czy to konkretne osiedle, czyli Sady Żoliborskie, tak jak żeście je zobaczyli, jest taką przestrzenią publiczną zamkniętą czy dostępną? Dostępną. Bo? No bo każdy tam może wejść. Bo nie ma takich oczywistych form zamknięcia, na przykład parkanów, płotów, bram i tak dalej, tak? Ale czy to przestrzeń publiczna, którą tak jakby, tak samo jak powiedzmy plac Defilad czy ulica Marszałkowska traktują wszyscy? Czyli chodzą tam bez przerwy i tak dalej, wszyscy przygodni. Czy jest to jednak przestrzeń, której głównie korzystają mieszkańcy? Może w ogóle wyjdźmy od tego, czy taka przestrzeń publiczna w mieście jest potrzebna, czy miasto powinno mieć więcej przestrzeni prywatnych, czyli należących tylko do określonego mieszkańca czy mieszkańców i powinno być tylko otwarte dla tych właścicieli, czy takie przestrzenie publiczne, które zapraszają właściwie wszystkich do przebywania w tej przestrzeni, czy one są potrzebne? No. Słuchamy na odpowiedzi waszych. No tak, są potrzebne. Bo co by było z miastem, jakby składał się tylko i wyłącznie z przestrzeni prywatnych? No bo wtedy ludzie byliby tak trochę bardziej zamknięci w swoim otoczeniu. No właśnie, nie mogliby się nawet między sobą komunikować, albo nie mogliby się przemieszczać, bo przecież... Gdyby miasto składało się tylko i wyłącznie z takich zamkniętych enklaw, no to wtedy byłby prawdziwy klops, problem. No taki trochę taka sytuacja, którą teraz mamy, prawda, że każdy gdzieś jest zamknięty w swoim mieszkaniu i korzysta tylko z tej przestrzeni prywatnej.
a się okazuje, że takie przestrzenie publiczne, czyli właśnie te parki, skwery, czy te przestrzenie zieleni w mieście, no do czego one służą właściwie? No, co, do czego właśnie, po co w ogóle takie zielenie są, przestrzenie zielone, parkowe w przestrzeni miejskiej, co one mają za zadanie spełniać? Przecież można byłoby je zabudować. Nie, no do spotykania się, do odpoczywania. No właśnie, prawda, rekreacja, krótko mówiąc. No, ale chyba spotykania się przede wszystkim, też no. Takiego kontaktów społecznych, prawda? Jak jesteście tutaj na Żoliborzu, to dużo jest takich przestrzeni publicznych? Jest się gdzieś spotykać, czy brakuje takich przestrzeni publicznych? Co? Jest waszym zdaniem? Na Żoliborzu chyba jest dużo takich miejsc. Jest dużo parków. Mhm. No. Stąd często używa się też określenia zielony Żoliborz, prawda? Gdzie rzeczywiście ta zieleń jest dominująca, a architektura jakby organicznie w tę zieleń wkracza. Mhm. A czy wykorzystacie w ogóle z przestrzeni takich publicznych właśnie, skwerów, parków, bulwary warszawskie na przykład nad Wisłą? No. No, to znaczy tak, czy no, to znaczy nie. No. A jakie byście jeszcze w Warszawie wymienili takie przestrzenie publiczne, z których korzystacie jako miejsca spotkań? Starówka. Może nie jako miejsce spotkań, ale takim zielonym terenem, gdzie często ludzie chodzą, jest na przykład Lasek Bielański. Mhm. Świetnie. Czyli lasy. Mhm. To na północy z kolei. Kabaty mają też swój lasek na południu, prawda? Czyli taka bardziej odpoczynek, prawda? Że można też samodzielnie sobie tam pójść i odpocząć. Pojeździć na rowerze, pobiegać, prawda? Czyli uprawiać sport, podtrzymując kondycję na świeżym powietrzu. Czy wstęp do takiej przestrzeni publicznej jest płatny, czy nie? Nie. Nie, oczywiście, ona jest dobrem ogólnym, prawda, dla wszystkich. Nie może być płatna. Przestrzeń prywatna bywa płatna, no bo na przykład parkingi w zamkniętych osiedlach są dostępne tylko dla mieszkańców, którzy muszą za to płacić, oczywiście. No bo mamy jakieś parki rozrywki na przykład, prawda, gdzie też się płaci, czy jakieś ogrody, za które też się wejście jest płatne. I wtedy pytanie, czy to jest już wtedy przestrzeń publiczna, sprywatyzowana, czy powinna właśnie być otwarta dla wszystkich, dostępna? No właśnie. W Warszawie akurat takich płatnych ogrodów nie mamy, ale na zachodzie rzeczywiście w miastach występują takie parki, do których trzeba rzeczywiście zapłacić, żeby móc wejść. W Warszawie chyba tylko ogród botaniczny jest takim zamkniętym właśnie ogrodem, bez biletu, do którego się nie wejdzie. No dobra, uruchamiam dalej naszą prezentację filmową. Zobaczymy, co jeszcze nam tutaj chcą zafundować, żeby się przemaglować naszą wiedzę. O. Pytanie drugie. Co jest przestrzenią publiczną? Macie tu wymienione elementy składowe, które w mieście występują. Spróbujcie wyłuskać waszym zdaniem te rzeczy, które są przestrzenią publiczną. I głośno. Ulica. Tak. Mhm. Kościół. Ogródek przydomowy. Ogródek przydomowy może być przestrzenią publiczną? Zależy. No właśnie tutaj jest, prawda, taki ze znakiem zapytania wszyscy podchodzą do ogródka przydomowego, bo jednocześnie ogródek przydomowy, jak na Sadach Żoliborskich, on jest ogródkiem otwartym i jest dostępny, powinien być dostępny dla wszystkich mieszkańców. Te ogródki zaczęły się ogradzać i mieszkańcy zaczęli trochę wydzierać tą przestrzeń tych ogródków przydomowych i trochę ją zawłaszczać. Więc tu jest też takie chyba pytanie otwarte tak naprawdę, czy to, co mamy przy swoim domu, czy chcemy się tym dzielić i jest to przestrzenią otwartą publiczną, czy to jest tylko
coś, co służy no, pewnej grupie tylko, tak, właścicieli. No ja mam takie wrażenie, że tutaj jest nawet już nie tyle pytanie, co odpowiedź, bo jak sobie codziennie wędruję do szkoły ulicą naszą, czyli generała Zajączka, i mijam osiedle po obu stronach z wydzielonymi tymi właśnie ogródkami przydomowymi, oparkanowanymi bardzo dokładnie do wysokości dorosłego człowieka, nawet wyżej, no to już mam wrażenie, że te ogródki przydomowe stały się po prostu częścią jak gdyby domów, czyli parterów i ich mieszkańców, a nie przestrzenią publiczną. Ale lećmy dalej. Co jeszcze mamy tutaj z tych wypisanych punktów, które na pewno są przestrzenią publiczną, tak już bez dyskusji, bez wątpliwości? Park. Tak. Plac zabaw. Plac zabaw. Boisko. Centrum. Mhm, dobrze. Biblioteka. A powyżej biblioteki co jest? Mówiłam centrum handlowe. Super, tak, tylko akurat tu umknęło troszeczkę, ale jest centrum handlowe. A co do kina, jak sądzicie? Czy można go traktować jako przestrzeń publiczną? Też mówiłam kino. Tak, to dobrze. To w takim razie spróbujmy wyłuskać na tej liście, co nie jest przestrzenią publiczną, tak bezdyskusyjnie. Podwórko. Pole uprawne. Pole uprawne to na pewno, co do podwórka, to tutaj bym stawił drobny znak zapytania, chociaż... Podobnie jak chyba ogródek przydomowy, właśnie, prawda? Zależy od charakteru budynku, prawda? Bo są podwórka zamknięte bramami i są tak, z które przechodzimy. A hotel, jaki waszym zdaniem jest, to jest przestrzeń publiczna, czy nie? Każdego stać na przykład na to, aby w tej przestrzeni publicznej, czyli w hotelu, jeżeli byśmy uznali hotel za przestrzeń publiczną, czy każdego stać, żeby w tej przestrzeni publicznej przebywać? Nie. I czy w ogóle bylibyśmy wpuszczeni do hotelu, nie mając w nim zameldowania? Zależy. Raczej chyba przy rejestracji na portierni zapytano nas, by czego my tu szukamy, prawda? Czy mamy tutaj spotkanie z kimś i tak dalej. Tak, czyli takie wejście do hotelu nie jest możliwe, jak na przykład do centrum handlowego, gdzie nas nikt o nic nie pyta, tylko jeszcze się cieszy, że wchodzimy w ogóle, by robić tam, prawda, No tak, ale z drugiej strony, słuchajcie, jak jesteśmy w centrum handlowym, to czy z centrum handlowego, na przykład osoby, które tam mogą być, bo centrum handlowe jest zazwyczaj centrum prywatnym, prawda? Ma prywatnego właściciela. I na przykład przebywają tam osoby bezdomne, które chcą się ukryć, bo im jest, załóżmy, im zimno. Czy takie osoby mogą być wyproszone z tego centrum handlowego? Mogą. Tak. Oczywiście. A czy w przestrzeni publicznej, na przykład właśnie z takiego parku czy skweru, osoba bezdomna jest wypraszana? No nie, raczej nie, bo często śpią na ławkę. No właśnie, więc to centrum handlowe też nie jest taką oczywistą przestrzenią publiczną, do której ma każdy wstęp i każdy może w nim przebywać. No trochę inaczej niż hotel, ale gdzieś jest też to podobne zagadnienie właśnie tej dostępności, czyli że nie jest to miejsce dostępne dla każdego, kto chce w tym miejscu być po prostu. No dobra, to lecimy dalej, zobaczymy, co jeszcze mamy tutaj przewidziane, żeby nas przetestować, naszą wiedzę, czy... O, dobra, zatrzymam znowu, wstrzymam nam film. Trzecie pytanie. Zastanówcie się, czy istnieje coś pomiędzy całkowicie publiczną i całkowicie prywatną przestrzenią, jakaś przestrzeń półprywatna, półpubliczna. No to ja już chyba... Zaczęłam trochę o tym mówić. No właśnie, prawda? No właśnie, czyli tutaj już mamy odpowiedź, bo na przykład takie centrum handlowe, czy należący na przykład do Muzeum Narodowego, czy do Muzeum Łazienkowskiego Park jest taką przestrzenią w pełni publiczną, prawda? Czy istnieją takie przestrzenie, które są jakby zawieszone pomiędzy
jedną, a drugą kategorią. No to lecimy dalej. Może wy znacie jakąś, jakiś swój przykład dacie takiej przestrzeni półprywatnej, półpublicznej. Może z jakiegoś naszego bliskiego otoczenia tutaj, na przykład coś wam przychodzi do głowy. A szkoła jaką jest przestrzenią? No. To zagwozdka dopiero. Zależy, jest publiczna czy prywatna chyba. Jaka jest? Zależy, czy jest prywatna, czy publiczna. A, że zależy od tego. No ale wasza szkoła na przykład. No w sumie no niby jest publiczna, ale no nie wszyscy mają wstęp. A no, no właśnie. Właśnie, prawda? Jest to taki też obiekt zawieszony pomiędzy. Nie każdy tak może z ulicy sobie wejść i połazić po prostu po korytarzach szkoły, skorzystać z toalety, odwiedzić panią dyrektor, zajrzeć do klasy i tak dalej. No mamy kolejne pytanie, czwarte. Czy na twojej drodze do szkoły znajdują się otwarte tereny? Wypisz je, zaznaczając, czy dominują na nich takie materiały jak beton i kamień. Czy są to raczej tereny zielone? Tutaj zamiast wypisywać, proponuję, żebyście od razu się po zastanowieniu odpowiedzieli nam, czy właśnie zmierzając do szkoły macie takie otwarte przestrzenie, czy też cały czas mijacie tylko zwarte ciągi budynków. No, kto się odważy? Ja cmentarz mijam. I tylko? I od razu jesteś już w szkole? No. To ja nie bardzo wiem, gdzie tu koło szkoły mamy cmentarz, żeby od Wąski razu. Nie, u mnie po drodze, nie że obok. No właśnie, czyli minąwszy Powązki jeszcze mamy potem kawałek całkiem spory do szkoły. Po drodze mamy Rondo Babka i tak dalej, Aleje Wojska Polskiego. No właśnie, to kto jeszcze by powiedział coś na ten temat? Park koło tego placu Wilsona. No, Park Żeromskiego, no właśnie. Ale jak sądzicie, czy tak jak wędrujecie, przemieszczacie się do szkoły, czy to pieszo, czy jakimiś środkami transportu, to ta przestrzeń mijana w większości wypełniona jest właśnie betonem, czy też zielenią? Zielenią, tak? Zależy gdzie. No to więc pytam o zdania indywidualne każdego, bo rozumiem, że doświadczenia można mieć różne. Więc pytanie, czy jest osoba, która zmierzając do szkoły tylko i wyłącznie nieustannie widzi betonowe bloczyska i przestrzenie zaasfaltowane i tak dalej. Przestrzenią otwartą jest właściwie tylko ulica, prawda? Bo poza tym są tylko bloki. Czy spotyka się takie przestrzenie na swojej drodze? Usłyszałem jakieś ja, więc rozumiem, że jest taka osoba. Czy jest więcej, czy tylko jedno ja będzie tutaj nam towarzyszyło, a cała reszta idzie w zieleni i tak dalej? Hej, uczestniczymy w lekcji. Zachęcam do zabierania głosu. A czy w ogóle dla was ma to znaczenie, że jak idziecie do szkoły, czy w ogóle idziecie na spotkanie z kimś znajomym, to że mijacie po drodze te tereny zielone, czy jest wam to całkowicie obojętne, czy jest ta przestrzeń całkowicie zabudowana, czy rzeczywiście tych terenów zielonych, takich otwartych na swojej drodze macie sporo. Czy ma to jakieś znaczenie dla was? No miło jest, kiedy się mija jakieś zielone parki i tak dalej. No pewnie, że tak. Bardzo słuszna odpowiedź. Też bym wolał mijać zielone. No ja też wolę. Ale wiem, że niektórzy nie zwracają uwagi na to na przykład. Chociaż powiem wam szczerze, że gdybym miał do swojej pracy zmierzać na przykład krakowskim przedmieściem Nowym Światem, to bym tak tej zieleni strasznie nie żałował. Może tutaj. No i tutaj też jest taki znak zapytania, bo dużo osób, które pamiętają, jak krakowskie przedmieście jednak posiadało większą ilość drzew, to bardzo żałuję, że tych drzew jest teraz tak mało.
No ale mimo wszystko zawsze to jednak historyczna prawda, przestrzeń, więc wypełniona po jednej i po drugiej stronie domami, a ta zieleń to tylko właśnie ten skwer, tak zwany Hoovera głównie, tak. I nic więcej szczególnie. Natomiast Nowy Świat to już jest taki ciąg czysto, prawda, uliczny, czy Starówka, Nowe Miasto, więc jakbym powiedzmy szedł sobie do pracy przez Stare Miasto i Świętojańską, Rynek, potem, prawda, Barbakan i dalej w stronę Rynku Nowego Miasta, no to też bym tak bardzo nie cierpiał, że dookoła mnie nie ma zieleni. Ale jednocześnie ta przestrzeń, przez którą byś szedł, ona nie byłaby całkowicie zamknięta, prawda? Nie byłaby ogrodzona. Ogrodzona nie, parkanami, przegrodami, bramami nie, skądże znowu. Ja mam jeszcze jedno takie właśnie z zielenią związany problem. Mianowicie, no zieleń żyje i funkcjonuje w systemie zmiennych pór roku. I najpiękniej zawsze zaczyna się wiosną, i ten, prawda, kulminacja przypada na lato. Jeszcze początek jesieni, tak zwana złota polska jesień, z zielenią się dość sympatycznie kojarzy, ale jak już koło listopada te liście znikają i zaczynają się te wszystkie smutne, smętne dni prowadzące ku zimie, no to wtedy ta zieleń, że tak powiem, tej swojej atrakcyjności nam oszczędza, a mamy raczej właśnie to wrażenie obcowania z takim ogołoconym światem, gdzie wychodzą różne, prawda, mankamenty, bo już ich zieleń nie kryje, a często właśnie taką funkcję spełnia zieleń, że tymi swoimi koronami liści ukrywa nam różne brzydkie budynki czy inne fragmenty rzeczywistości. Zgadza się czy nie? Ktoś się ze mną zgodzi z taką opinią, czy... O tak, zgadza się. No na właśnie. Przechodzenie w miejscach publicznych w środku wiosny, gdzie jest dużo zieleni, nawet budynki wtedy ładnie wyglądają. I wtedy prawda? Bardzo przyjemnie się przychodzi, niż wtedy, kiedy jest jesień i musisz przechodzić wokół ogłoconych drzew. Wtedy... Jak jeszcze spadnie śnieg, jest się robi błoto i to wszystko, to już naprawdę wtedy tak zwana natura daje nam we znaki się solidnie. No dobra, to lecimy dalej. Jeszcze coś nas czeka, czy już nie? Zobaczymy. Uruchomiłem. Dalej. Bieg spraw. O, skończyło się. No to zatrzymujemy. I spuszczam to, żeby już nam to nie przeszkadzało. Wrócimy do mojego ekranu. Słuchajcie, ten film przedstawił osiedle, które pytanie do was. Znacie je? Widzieliście, byliście kiedyś na tym, na Sadach Żoliborskich? Nie. Tak, tak. O, dwa razy tak, jedno nie. To już jest całkiem nieźle. A ci, co byli, to korzystali z tej przestrzeni jako przestrzeni publicznej? Tak. Czyli nie jesteście mieszkańcami, tylko przyszliście tam po prostu na przykład się spotkać czy posiedzieć sobie na ławce. Tak, ja porządzę moimi przyjaciółkami. Mhm. Bo chyba z naszej klasy nikt nie mieszka na Sadach Żoliborskich, prawda? Czy jest ktoś, ja mieszkam dosyć niedaleko. Aha. Czyli też czasami jednak musisz przejść przez to osiedle, prawda? Korzystasz z niego. No, czasem tak. No. To sympatycznie, bo przynajmniej wiemy, gdzie jest zlokalizowana to osiedle, o którym tyle było tutaj, prawda, mowy i mieliście okazję oglądać. No to w takim razie co, przejdziemy już do tej drugiej części przeze mnie przygotowanej? Jak, Kasiu? Tak, chyba tak. To odpalam. No już wiemy, o czym tym razem, w jakim aspekcie spojrzymy na nasze osiedle żoliborskie. Adam i Ewa, czyli mityczni pierwsi rodzice, mieli szczęście to, że ich pojawienie się
z woli Boga przypadło na moment, kiedy Bóg tworzył świat i im przeznaczył do pobytu Eden, czyli raj. Specjaliści od religii chrześcijańskiej wyodrębniają jakby dwa raje. Jeden raj ziemski to właśnie ten Eden, z którego Adam i Ewa zostali wywaleni za niesubordynację, czyli nieprzestrzeganie regulaminu, który tam był na parkanie wywieszony. I drugi raj niebiański, czyli ten Królestwo Niebieskie, do którego trafimy ewentualnie, jak się do tego o to postaramy, w niebie po śmierci. Otóż marzenie, żeby dobrać się do tego raju, jest taką odwieczną niemal tęsknotą, marzeniem człowieka, by zrobić sobie na ziemi raj i mieszkać w takim właśnie raju. Już ustaliliśmy, gdzie się, w jakiej części Żoliborza znajduje się znajdują się nasze sady żoliborskie. No właśnie, to jest ten obszar. Tutaj go widzimy, tu Aleja Wojska Polskiego, tu jest ulica Zajączka i w tym miejscu znajduje się nasza szkoła, czyli stosunkowo niedaleko. Ale żeby docenić czy to osiedle jako właśnie swoistą realizację raju na ziemi, musimy odnieść go do pewnego kontekstu, czyli do tego, do czego odnosiły się tego typu właśnie pomysły na miasto, którego właśnie efektem jest osiedle Sady Żoliborskie. To miasto XIX wieku. Na tej ilustracji widzimy takie miasto. To, co w nim się rzuca najbardziej chyba w oczy, to dymiące kominy. Kominy fabryk, kominy domów, kominy przepływających statków. I dzisiaj z naszą wrażliwością od razu, że tak powiem, cierpnie nam skóra, bo wiemy, do czego to wszystko prowadzi. Bo właśnie skutki takiego traktowania świata odbieramy bardzo boleśnie, szykując się do katastrofy klimatycznej. Miasto to nie tylko przestrzeń dymiąca, smrodząca, zatruwająca środowisko. Miasto to również o właśnie to, co teraz widzimy w Paryżu. Przestrzeń zamknięta, ciasna, często trudna właściwie do codziennej egzystencji. Oto przed nami zdjęcie wykonane przez wybitnego fotografika XIX-wiecznego, Francuza Charlesa Marville'a, który dokumentował Paryż w przededniu jego zniknięcia w takiej postaci. Bo Paryż był w XIX wieku poligonem doświadczalnym, jak ukształtować nowoczesną metropolię, taką, która będzie właśnie do milionowego miasta pasowała. A zanim tak się stało, to miasto było po prostu pełne wąskich, ciasnych uliczek, przy których pięły się w górę potężne kamienice wielopiętrowe, powodujące, że ulice te były zaciemnione, także właściwie panował w nich nieustanny półmrok. Tymi ulicami płynęły rynsztoki, czyli nieczystości wylewane na zewnątrz. W tych rynsztokach gnieździły się szczury i inne tego typu stworzonka, roznoszące choroby. Dlatego też Paryż, tak jak wiele miast, padał nieustannie od czasu do czasu plagą różnych chorób i nieszczęść. W efekcie wielkiej przebudowy oczywiście w miejsce tych wąskich i ciasnych uliczek powstały potężne, szerokie bulwary o układzie regularnym z nową zabudową, już teraz elegancką. W związku z tym łatwo się domyśleć, że w takim domu na mieszkanie raczej biedny człowiek pozwolił sobie nie mógł. Biedota, która gnieździła się w norach widzianych przed chwilą, została, krótko mówiąc, wyeksmitowana, wywalona i trafiła na przedmieścia, by tam znaleźć dla siebie przestrzeń do życia. Piękne dzielnice szybko, prawda, stawały się piękne, okazałe, pełne wspaniałych, bogato kształtowanych domów, tak jak tu widzimy. I taki właśnie Paryż nam wiek XIX zostawił, bo miasto to właściwie pozostało w takim to modelu. Ciasna zabudowa, popatrzmy, piękne, eleganckie domy, ale patrząc na nie z góry widzimy, że wewnątrz za tymi pierwszymi jak gdyby budynkami kryją się wąziuteńkie, ciasne, ciemne podwórka, studnie i kolejne części tych domów zwane oficynami, czyli jak gdyby znajdujące się na zapleczu, gdzie już taki widok ani nie był za ładny,
I w związku z tym już te mieszkania, że tak powiem, tak luksusowe i komfortowe nie były. Wykorzystana jest właściwie cała przestrzeń, łącznie z poddaszem, bo też widzimy, że tam są porozmieszczane okna w dachach, żeby właśnie i tę wykorzystać przestrzeń do celów komercyjnych, czyli mieszkalnych. Spójrzmy na przedwojenną Warszawę, która była właśnie takim też XIX-wiecznym typowym miastem. To ulica Marszałkowska, nawet nie rozpoznalibyście jej, gdyby nie widoczna z oddali sylweta kościoła Zbawiciela. Tej ulicy oczywiście w takim kształcie już dzisiaj nie ma. Tak jak również i tego odcinka, gdzie znajduje się wspaniały budynek dawnego gmachu Towarzystwa Ubezpieczeń Rasija, o właśnie takiej pałacowo wyglądającej gigantycznej kamienicy z samego końca wieku XIX. To wszystko oczywiście zostało zniszczone w ramach działań wojennych. Ale gdy miasto w takim właśnie kształcie triumfowało na całym świecie, już zaczynały się pierwsze pomysły, żeby jednak człowiekowi zapewnić inne warunki do egzystencji. Te pierwsze pomysły miały charakter utopijny, bowiem XVIII-wieczny francuski architekt Claude Nicolas Ledoux w czasie trwania rewolucji, gdy nie miał już żadnych szans na pracę zawodową i wykonywanie jakichkolwiek konkretnych budynków, wymyślił sobie, że będzie tworzył rodzaj wizji na przyszłość dla następnych pokoleń, takiego właśnie idealnego miasta, w którym mieszkają ludzie i mają tam źródło swojego zarobkowania, bowiem w centrum tego miasta miał się znajdować zakład produkcyjny, przemysłowy. Tak powstało miasto wymyślone, nieistniejące w rzeczywistości, miasto Chaux. Jego kształt architekt oparł na idei jeszcze czasów renesansu, tak zwanego miasta idealnego, bo architekci włoskiego renesansu, zresztą nie tylko architekci, ale także tacy właśnie fantaści jak Leonardo da Vinci, marzyli sobie, by stworzyć takie miasto o idealnym geometrycznym kształcie, które byłoby samo w sobie dziełem sztuki. No i to właśnie legło u podstaw formy, jaką nadał temu miastu nasz architekt. W centrum całego układu znajduje się ów wspomniany zakład pracy. To była wytwórnia soli, czyli saliny wydobywane tutaj w formie solanki z pokładów ziemi i potem odparowywana. Ta solanka była w ogromnych kadziach, a osadzająca się na ściankach sól zbierana potem i pakowana do transportu, do sprzedaży. Zakład zajmuje sobie zatem miejsce centralne. Dookoła domy były przeznaczone dla mieszkańców i pracowników jednocześnie tego całego kompleksu. Każdy z domów posiada ogródek z tyłu, czyli już widzimy, że architekt pomyślał sobie, że trzeba tym ludziom zapewnić komfort życia i nie tylko, prawda, praca, dom, praca, ale także dać im możliwość tego oddechu. I dopiero na zewnętrznym jakby obwodzie całości rozmieścił główną aleję miasta, którą zaopatrzył po drugiej stronie zespołem budynków, które miały wypełniać różne funkcje, na przykład szkoła, poczta, kościół, centrum handlowe i temu podobne rzeczy, które były niezbędne, by to miasto mogło funkcjonować. I tak po raz pierwszy w historii pojawił się ktoś, kto pomyślał, że zadaniem architekta jest nie tylko zbudowanie zleconego mu obiektu, budynku, ale także pomyślenie o różnych funkcjach, jakie przy tej okazji powinny być zapewnione jego mieszkańcom. I tak rodzi się dopiero tutaj, u progu XIX wieku, koncepcja miasta ogrodu, miasta otwartego, który właśnie będzie jako swoista utopia rozwijał się przez kolejne dziesięciolecia już w XIX wieku, by nabrać takich bardziej konkretnych, realnych kształtów w samej końcówce, kiedy pewien Brytyjczyk po pobycie dość długim w Stanach Zjednoczonych, nazywał się Ebenezer Howard, wymyślił sobie, wracając do Anglii, że zadba o to, żeby w przyszłości ludzie mogli mieć tak właśnie warunki komfortowe do życia i pracy. Stąd obmyślił sobie i wydał w swojej pozycji książkowej taką wizję miasta idealnego, maksymalnie dla 32 tysięcy mieszkańców.
z centralnym rynkiem, z urzędami, sklepami, kościołem. Wokół rynków, wśród zieleni, jedno lub kilkurodzinne domy, samowystarczalne, bo pola i sady na obrzeżach miały dostarczać produktów, prawda, rolniczych. Powstawała w ten sposób więź między mieszkańcami, poczucie odpowiedzialności za tę wspólną przestrzeń, którą mieli wykorzystać. Dopełnił to oczywiście odpowiednimi projektami, rysunkami, planami, które miały to miasto stworzyć. I znowu nam wyraźnie wraca idea od pana Ledu zapożyczona, miasta w formie koła, koncentrycznie, prawda, ułożonymi działkami, podzielonymi jak szprychy ulicami, dzielącymi to wszystko. Takie miasto miało zastąpić te XIX-wieczne, zadymione, z kominami, niezdrowe, chore miasta, bez wentylacji, bez możliwości oddechu. Z pomysłów pana Howarda zaczęto korzystać dość szybko, bowiem ta idea trafiła do umysłów wielu ludzi. Tu mamy taką wizualizację, jak to miasto idealne według Howarda miałoby wyglądać. A więc widzimy, jak spora tutaj jest relacja między zielenią a przestrzenią mieszkalną, architekturą. A to już konkretny przykład miasta w Anglii, które powstało jako efekt tych oddziaływania tych idei pana Howarda. W 1903 roku założone z tymi właśnie domkami rozmieszczonymi wzdłuż regularnie zaplanowanych ulic i przestrzeniami zielonymi. W ten sposób miała się realizować u progu XX wieku wizja tego miasta ogrodu. Jeszcze jedno takie właśnie utopijne założenie powstało w samych początkach wieku XX. Stworzył to architekt wizjoner Tony Garnier, projektując miasto przemysłowe, czyli łączące też pracę, fabrykę, działalność przemysłowo-gospodarczą z terenami ogrodowo-zielonymi do zamieszkania, jako właśnie ten obszar idealny. I teraz właśnie oglądamy ilustrację z jego opublikowanej teki właśnie z tymi projektami, które zapładniały wyobraźnię kolejnych generacji architektów już w XX wieku. No trochę to nam zaczyna przypominać sady żoliborskie, te wszystkie miejsca z murkami dla dzieci czy mieszkańców, wprowadzoną zielenią między budynki, które są nie w zwartej, ale właśnie jakby otwartej formule zaplanowane, oddzielone od siebie, tonące w zieleni, dające właśnie to wrażenie wypoczynku i komfortu. I tak właśnie już w okresie pierwszej połowy XX wieku formułują się takie trzy modele takich właśnie miast ogrodów. Osiedle ogrodowe, miasto linijkowe czy osiedle linijkowe i osiedle blokowe. Tu mamy tu trzy przykłady. Spojrzymy na nie już jak wyglądają takie założenia. To Wrocław. Nikt by nie pomyślał, że coś takiego może nas czekać, jak pojechalibyśmy do Wrocławia. Głównie zajmujemy się budynkami historycznego centrum, a tymczasem różne obrzeżne dzielnice Wrocławia mają dla nas niesamowite też atrakcyjne oferty, jak na przykład to osiedle Sempolno, zaprojektowane jako takie właśnie osiedle ogrodowe w 1919 roku i realizowane stopniowo aż do lat 30. Zwraca uwagę tutaj ten przyjęty układ przestrzenny z tymi ulicami tworzącymi niemal jakiś ornament, wzór geometryczny. No i oczywiście zieleń tutaj króluje. To już oczywiście na terenie Niemiec analogicznie powstałe osiedle też z taką ciekawą zabudową na masową skalę dla stosunkowo niezamożnych mieszkańców zaprojektowaną. A to już oczywiście osiedle blokowe z ciągami bloków, które właśnie miały być też w otwartej formule rozmieszczane między zielonymi terenami. Ta zieleń oczywiście musiała mieć czas, żeby wzrosnąć. To w filmie było bardzo mocno podkreślone, że budynek tworzy się szybciej, a mieszkaniec tego bloku na zieleń czeka 25-30 lat, zanim go, prawda, ta zieleń ogarnie i wypełni, tak jak to tutaj widzimy.
No i jeszcze właśnie widzimy też szeregowe domy tworzące całość wielopiętrowych układów w zieleni zatopionej, które w naszych czasach zaowocują takimi projektami, jak chociażby te wszystkie nasze osiedla obrzeżne, Targówek, Białołęka, czy Jelonki i tak dalej, i tak dalej. Ważną funkcję w rozprzestrzenianiu tej wizji miasta ogrodu odegrały wystawy organizowane przez stowarzyszenia artystyczne, które miały szerzyć właśnie tę nową wizję przyszłego miasta. I taka wystawa została zorganizowana między innymi w 1927 roku w Stuttgarcie. Do zaprojektowania budynków na terenie wystawowym zaproszono największych wówczas architektów awangardowych, łącznie ze współpracującym ze słynną szkołą w Bauhausie Walterem Gropiusem i Ludwikiem Mies van der Rohe. Projektował też tutaj Le Corbusier, kolejny geniusz architektury nowoczesnej pierwszej połowy XX wieku. Osiedle to, otoczone komunikacyjnymi ciągami, staje się zatem taką przestrzenią wydzieloną, zieloną, z rozmieszczonymi swobodnie w nim budynkami oddalonymi od siebie. Są oczywiście domy jednorodzinne, dwurodzinne. Jest jeden większy blok mieszkalny, który właśnie tutaj był jako model takiego bloku zaproponowany. Po zakończeniu wystawy można było te domy wykupić i zamieszkać w nich, dlatego też cała inwestycja zwracała się w końcu oczywiście, bo domy przynosiły zyski i można było, prawda, kolejną taką wystawę planować i szykować, jak ten Weissenhof w Stuttgarcie. To jest jeden z bloków właśnie, ten główny blok na terenie osiedla, który stał się potem podstawą, modelem bloków w drugiej połowie XX wieku. W Warszawie znajdziemy mnóstwo, nawet na Żoliborzu, przykładów właśnie bezpośredniego nawiązania do tego budynku ze Stuttgartu. No i właśnie, mamy w Warszawie, nawet na Żoliborzu, już wyraźne echa szukania takiego miasta ogrodu. Oczywiście do warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej jeszcze się też w swoim czasie udamy i będziemy to sobie poznawali dzięki filmikowi kolejnemu. Za jakiś czas tutaj poświęcimy kolejną temu lekcję, więc tylko pokazuję i sygnalizuję, że już przed wojną Żoliborz właśnie był budowany, projektowany z wykorzystaniem tych najnowszych idei miasta ogrodu. I właśnie warszawska spółdzielnia mieszkaniowa, czyli kolonia WSM, którą teraz widzimy z lotu ptaka, jest idealnym wcieleniem tego wzorca, który przed chwilą z Europy Zachodniej śledziliśmy. I właśnie nasze sady żoliborskie, czyli miasto ogród lat 60., gdy już ten standard był właściwie normą, czyli wówczas już jako obowiązujący był przyjęty ten model otwartej przestrzeni miejskiej, wydzielonej szerszymi, dużymi ciągami ulicznymi, zapewniającymi komunikację z innymi częściami miasta, ale będącym taką właśnie rajską, zieloną enklawą z rozmieszczonymi budynkami. Te stare fotografie pokazują to, co Skibniewska właśnie zdawała sobie sprawę z panią Scholz, czyli że roślina musi mieć czas, żeby wzrosnąć. Dlatego też te pierwsze, najstarsze czarno-białe zdjęcia pokazują te domy właściwie jako gołe takie budynki sterczące w otwartej, w niemal pustej przestrzeni. Robi to wrażenie iście surrealistyczne, jak się na nie patrzy. Oczywiście z biegiem czasu ta roślina przyrastała, rosła i wypełniała to osiedle. I dzisiaj mamy to, co mamy, czyli drzewa właśnie zdominowały budynki, bo one, niektóre z nich poznikały wręcz w tej zieleni. Oczywiście to osiedle zaprojektowane jako takie dzieło całościowe, łącznie z takimi duperałami, powiedzmy, jak klatka schodowa, balustrada czerwona czy zielona, murki z cegieł robione i tak dalej, barwy framug czy drzwi. To wszystko oczywiście nie przetrwało do naszych czasów w takim pierwotnym kształcie. Również i oczywiście wyposażenie wnętrz się zmieniło. To jest typowe wnętrze właśnie z osiedla
sady żoliborskie z lat 60. z tymi meblościankami, przepierzeniami, tapczanikami i tak dalej. Brakuje jeszcze tylko czarno-białego telewizorka czy radioodbiornika. A nie, ten akurat był. Właśnie go mamy nawet na ekranie. No i właśnie, tu jeszcze jeden ciekawy aspekt ujawnia się w tym, co można śledzić, patrząc na te 60, jak to wspomniano, lat sadów żoliborskich. Kiedy oglądałem film przed chwilą przygotowany, zwróciłem uwagę na jeden szczegół. Nie było już w tym współczesnym ujęciu sadów ani jednej piaskownicy. One wszystkie zostały zamienione na klomby. Powsadzano tam rośliny i teraz to, co kiedyś było piaskownicą, jest właściwie takim klombem roślinnym. Poznikały też te murki wszystkie z ławkami, których matki mogły śledzić dzieci bawiące się w tej piaskownicy, prawda, brykające sobie w tej otwartej, zielonej przestrzeni. Osiedle Sady Żoliborskie, tak jak właśnie w tym ostatnim dobranym przeze mnie zdjęciu, zamieniły się w dom starców. Na to zwracano uwagę. Socjologowie bardzo wcześniej już dostrzegli jedną z cech współczesnych właśnie takich przestrzennych koncepcji osiedlowych. Kiedy buduje się taki zespół budynków, najczęściej do niego wprowadzają się ludzie młodzi, którzy startują dopiero w swoim życiu i mają świeżo, są po ślubie, zakładają rodziny. Dlatego też pierwszą, najbardziej pilną potrzebą jest tworzenie przestrzeni dla tych właśnie ich pociech. Place zabaw, te wszystkie zjeżdżalnie, drabinki i tak dalej, piaskownice. Potem problemem stają się szkoły, czyli te miejsca, gdzie te dzieciaki będą uczęszczały do przedszkola, podstawówki, potem ewentualnie liceum. Potem te dzieciaki osiągają pełnoletność, zakładają swoje rodziny i wyprowadzają się. Osiedle zostaje tylko i wyłącznie ze starymi mieszkańcami i zamienia się w dom spokojnej starości. I taki dziwny właśnie jakby raj na ziemi wypełniony jest już staruszkami, tak jak tu zresztą na tym zdjęciu świetnie to zostało jakby uchwycone, jak swoista metafora przenośnia losu, jaki czeka właściwie wszystkie tego typu założenia, które się dokładnie spełniły. Muranów, tuż okres powojenny, potem te wszystkie PRL-owskie osiedla, jak właśnie Sady Żoliborskie z lat 60. Ursynów, Natolin, i po kolei następne. Miasto dawne, miasto historyczne rośnie niemal organicznie z pokolenia na pokolenie. Mało tego, często ma wymiar właśnie wielopokoleniowy, bo w tym samym domu, w tym samym mieszkaniu mieszkają dziadkowie, ich dzieci, czyli rodzice i tych rodziców dzieci, czyli wnukowie. I w ten sposób starzy umierając tworzą tę przestrzeń do przekazania następnym i mieszkanie czy kamienica, dom idzie z rąk do rąk, jak ta pałeczka w sztafecie przekazywana. W ten sposób też i miasto, jak gdyby nieustannie wypełnione mniej więcej taką samą ilością ludzi starych, dojrzałych, młodych i dzieci. A te właśnie osiedla, które powstają za jednym zamachem i tworzą tam właśnie przestrzeń, podlegają tej właśnie temu nieustannemu procesowi starzenia. Starzeją się jak ich mieszkańcy, co zresztą też się przekłada na samą architekturę, bo jak pięknie i ślicznie wyglądała ona, kiedy była wykonana, świeżo oddana do użytku, ta Skibniewska z tymi wszystkimi murkami, tymi koncepcjami wewnętrznych przestrzeni, tych dziedzińczyków dla dzieci, do wypoczynku i tak dalej. I teraz jak to czasami wygląda, kiedy wchodzą, prawda, ekipy remontowe i mają w nosie, jaki kolor pani Skibniewska wymyśliła dla klatki schodowej, dla drzwi i tak dalej, i robią, modyfikują i zmieniają. Jak lodzie balkonowe zostają zaklejone oknami, prawda, szybami, by powiększyć przestrzeń mieszkalną i w ten sposób cała elewacja leci na łeb, na szyję jako koncepcja przestrzenna. To jest jedna z tych rzeczy, które chciałbym jeszcze na koniec, żebyśmy się chwilkę zastanowili.
Jak wygląda właśnie, jak sądzicie, czy taka idea miasta, raju na ziemi jest tylko i wyłącznie pełna plusów i atrakcyjnych jak gdyby elementów, czy jednak kryje się w niej pewne też jednak ryzyko i niebezpieczeństwo, które wynika no, z pewnych też tu opisanych przeze mnie procesów. Jak sądzicie? To ja mogę jeszcze tutaj słowo? Tak, oczywiście, jasne. Bo w ogóle dziękuję Marek, super, świetna prezentacja i w ogóle historyczne podejście do całego zagadnienia projektowania miast właściwie modernistycznych i osiedli modernistycznych. No jestem historykiem powiedzieć, sztuki, że, no właśnie. Że właśnie tutaj na Żoliborzu i gdzie jest mnóstwo tych osiedli, które inspirują się założeniem tego właśnie raju na ziemi, czyli miast ogrodów i na Sadach Żoliborskich, to wszystko teraz zaczyna zataczać koło. I jedna rzecz jest to spowodowane modą, a druga rzecz jest to po prostu spowodowane tym, że pokolenie się zmienia i coraz więcej jest małych dzieci i młodych ludzi, którzy tu wprowadzają się i na sady, i na WSM, ale mówimy o Sadach Żoliborskich, więc te dzieciaki z powrotem tu się pojawiają. Tutaj też jest tak, że bo ja mieszkam na Sadach, jakby tutaj tak w celu informacji, ale też jest tak, że dużo tych mieszkań jednak jest przejmowanych właśnie, tak jak ty mówiłeś o kamienicach XIX-wiecznych, z pokolenia na pokolenie. Tyle, że te dzieci zaczynają się teraz pojawiać, gdyż te dzieci, które były dziećmi, kiedy powstawały sady, to są właśnie ci dorośli, którzy mieszkają tutaj nadal i ich dzieci kupują sobie mieszkania, czy też pozyskują te mieszkania po swoich rodzicach, więc no mam nadzieję, że te przestrzenie dla dzieciaków, czyli tak zwane dziecińce organizowane przez Skibniewską, one tutaj zaczną powracać, bo rzeczywiście jest taka nadzieja. No pamiętaj też, Kasiu, że zmieniły się standardy jak gdyby wychowywania dziecka. Ja pamiętam w moim dzieciństwie większość mojego czasu spędzałem na podwórku. Nie zawsze oczywiście kontrolowany przez mamę, patrzącą co robię. Ale dzisiaj dzieci spędzają czas w domach przed komputerami. Nie, prawda? Właśnie tutaj wiesz co, coraz więcej pojawia się właśnie takich potrzeb, żeby te podwórka były wykorzystywane przez dzieci. Więc no, myślę, że życie po prostu pokaże, że powinny się te przestrzenie z powrotem stać przestrzeniami nie tylko zielonymi, ale przestrzeniami, które są zagospodarowane architektonicznie dla pod kątem właśnie i dzieciaków również. No właśnie, stąd bym zadał pytanie naszym młodszym. A druga rzecz jeszcze właśnie to, co powiedziałam, że tak mi się wydaje, że coraz większa jest, to też jest takie zagadnienie właśnie tematu zabytek, ale to może już na inne spotkanie nasze, że jest coraz większa moda na to, aby w takich osiedlach modernistycznych kupować sobie mieszkanie. Nie tylko właśnie kupujemy mieszkanie w czymś, co jest nowe, nowo zbudowane, ale coś, co ma jakąś historię, z czym możemy się identyfikować. I te osiedla właśnie, takie jak Sady Żoliborskie, one się stają po prostu coraz bardziej modne wśród młodych ludzi. I właśnie mam pytanie do was, moi kochani młodzi uczniowie. Wasze wspomnienia, bardzo jeszcze przecież świeże, bo dopiero wychodzicie z dzieciństwa. Jak wam mijało to dzieciństwo? Na podwórku, właśnie we wspólnych zabawach? Czy pamiętacie coś takiego jak piaskownica? Czy korzystaliście z niej? Czy też w gruncie rzeczy już jednak jesteście tym innym pokoleniem, które wzrastało głównie właśnie przy komputerze, przy smartfonie i tak dalej? No, szczerość i troszkę. Ja raczej tak? Na zewnątrz, w ogóle nie mieszkam na wsi, więc raczej na zewnątrz i w ogóle. I było tak, no, raczej na zewnątrz, raczej się w domu nie siedziało. A ktoś jeszcze zabierze głos? Jak ja mieszkałam w Toruniu, to też wychodziłam cały czas na dwór. Tylko. No to tutaj właśnie widzisz, potrzebne są tereny otwarte i zielone. Tak, czy ja rewiduję swoje przeświadczenie, bo miałem przekonanie, że jesteście już tym pokoleniem, które nie wie, co to takiego jest plac zabaw i piaskownica. Podwórko. I podwórko, tak. Trzepak na przykład do, prawda, zwieszania się na nim i tak dalej, bo ktoś dzisiaj już chodzi z dywanem, żeby takim trzepakiem, prawda, się posłużyć i wytrzepać go sobie. Nieustanny efekt, pamiętam, z dzieciństwa słyszany zza okna właśnie walenia w te dywany,
przez lokatorów, którzy zwłaszcza przed Wielkanocą dokonywali te na wiosnę czyszczeń z tych wszystkich mikroorganizmów, tych swoich dywanów, które rozkładali w domach. A trzepaki dzieciakom służyły do zupełnie innych celów. Także miałem wrażenie, że to już minęło bezpowrotnie, ale słyszę, że jednak nie do końca, że są tacy, którzy się jednak też w tych właśnie podwórkowych klimatach w dzieciństwie obracali, kręcili. Ktoś jeszcze by chciał powspominać swoją młodość wczesną? No jak? No ja nie mieszkam w Warszawie na przykład. I w sumie to cały czas wychodzę ze znajomych. No za chwilę wejdziesz w taki wiek, że będziesz... To słuchajcie, to może takie pytanie. W takim razie, czy uważacie, że powinniście mieć wpływ na tą przestrzeń, w której przebywacie, czyli nazwijmy to tą przestrzenią publiczną, w której spędzacie czas, czy powinniście mieć na nią wpływ realny, czyli wy powinniście decydować o tym, czy tam powinna stanąć ławka, czy tam powinna być ścieżka, czy jakiś stolik postawiony do ping-ponga na przykład, czy ktoś to powinien odgórnie zaprojektować i po prostu postanowić, jak to ma wyglądać, bez waszej wiedzy. No raczej milej by było, gdyby ktoś się spytał, no, z publiczności. A jakby się miała odbywać taka właśnie konsultacja, to pytanie, jak przeprowadzić taką właśnie, wiesz, konsultację, jak sądzisz? Nie, ankieta nie. Wśród mieszkańców, czy jakieś zebrania wspólnot lokatorskich? No, coś w tym stylu, no. Tak mi się wydaje. Że takie ankiety bardziej. A jeszcze jedno pytanie mam do was. W końcu już nie tak daleko macie do momentu, kiedy zaczniecie wasze dorosłe życie sobie urządzać. Jak byście wybrali, jaką wersję, czy chcielibyście zamieszkać w takim osiedlu popereloskim, takim właśnie modernistycznym mieście-ogrodzie, czy też macie inną wizję dla siebie samych w przyszłości? Ja mogę powiedzieć. Jasne. Że ja jakoś, nie wiem, jak przez całe życie nie mieszkam w mieście takim dużym, jak jest Warszawa, to nie widzę siebie tam i... Wolałbym zostać w takim miejscu, jakim jestem na ten moment, ponieważ tu nie ma takiego zgiełku, takiego hałasu, tu jest cisza, świeże powietrze, tak, no, w sumie tyle. A ktoś jeszcze? Ja w sumie mam tak samo jak Mikołaj, że jak po prostu całe te 16 lat mieszkam sobie poza Warszawą, tak przy lesie, to tak nie wyobrażam sobie teraz na przykład przeprowadzenie się do Warszawy, gdzie nie będę miała możliwości na przykład wyjścia do takiego spokojnego lasu, jaki mam obok siebie i tam jeżdżenia rowerem po lesie i tak dalej. Niby są te parki i w ogóle jakieś tam mini lasy też są, ale to jednak nie jest to samo. A jest ktoś, ktokolwiek by chciał w takim właśnie mieć bloku mieszkanie swoje w właśnie podobnym do Sadów Żoliborskich, czy tutaj naszych osiedli otaczających szkołę? Cisza, to raczej wygląda, że chyba nie. Może ja na jakiś czas, nie jakiś, nie wiem, nie jakoś permanentnie, ale na jakiś czas chętnie w sumie. Ja wam się przyznam, że kiedy byłem w waszym wieku, to mi się strasznie marzyło, żeby na przykład zamieszkać na Starówce, bo chciałem właśnie mieć jakieś mieszkanie w takiej historycznej części. Jak patrzyłem na tę Warszawę, w której wzrastałem, to miałem to poczucie właśnie jakby niedowartościowania tej substancji historycznej, tego prawdziwego miasta z ulicami, sklepami, domami, którymi idąc, prawda, można mijać czy wpadać, odwiedzać. Te otwarte wielkie przestrzenie, jak osiedle za Żelazną Bramą, te wszystkie centra wokół Pałacu Kultury, poza tym małym kawałkiem XIX-wiecznych kamienic, wydawały mi się takie właśnie puste, nie do ogarnięcia.
I dlatego jakoś, nie wiem, tęskniłem za taką właśnie starą kamienicą, starym domem, najlepiej właśnie na Starówce. Szczerze wam powiem dzisiaj, że błogosławię losowi, że nie zostałem, że to moje marzenie się nie spełniło, bo mieszkać słuchając za okien nieustannie katarynek i tłumu pijaków wrzeszczących po nocach, a mam przyjaciół, którzy tam na Starówce mieszkają i wiem, co oni przeżywają, naprawdę bym chyba nie chciał. Także jednak rzeczywiście od takich miejsc jak Stare Miasto bym uciekał, ale osiedle Nowy Świat, czyli Kubusia Puchatka w moim sercu zawsze pozostanie jako to taki mój raj na ziemi, prywatny, własny. No dobrze, słuchajcie, będziemy już kończyli, bo powoli dochodzimy do tej wyznaczonej sobie godziny zakończenia zajęć. Myślę, że zajęcia były bardzo fajne. Ja bardzo wam wszystkim dziękuję. Dziękuję naszemu gościowi, czyli pani Kasi, za udział, za bardzo aktywną tutaj aktywność dużą i pomoc w realizacji tej naszej dzisiejszej lekcji. I chciałem jeszcze na koniec wam, bo kazałem wam kartki przygotować, myśmy nic w końcu nie szkicowali, ale pomyślcie i zróbcie coś na tych kartkach, mianowicie zaprojektujcie takie właśnie miasto-ogród z wyobraźni waszej, jak powinien wyglądać. Oczywiście potem sfotografujcie i prześlijcie mi, żebym mógł je zobaczyć. Dobra? Dobrze. To będzie taki efekt finalny naszego dzisiejszego spotkania. A póki co jeszcze raz ogromne dzięki i żegnam was serdecznie. Uważajcie na siebie. Do widzenia. To ja też dziękuję bardzo i mam nadzieję, że spotykamy się jakoś niebawem jeszcze na kolejnym architektonicznym spotkaniu. Oczywiście. To w takim razie wszystkim do miłego, do usłyszenia i do kolejnych naszych tutaj spotkań online. Do widzenia. Do widzenia.